kolejny odcinek Urokiego Dokiego, baby! Słuchajcie, ludziska, dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę już w czwartym i ostatnim świecie w grze Spyro Year of the Dragon i w ogóle. I słuchajcie, ludziska, jednej rzeczy nie zrobiłem, bo mamy pełną ilość diamentów, aczkolwiek nie odblokowałem jajuszka jednego. I ono, o, Max pisze. I ono jest tutaj. Dosłownie tutaj. Haha, Willy! Siema, Willy. I możemy teraz iść do pana małpki, tak właściwie. Potem zrobimy sobie speedway, a później jeszcze do Fireworks Factory wrócimy ewentualnie. Małpka. No tak, o Jezu, bym wypadł. XD. Więc ona jest tam w prawo. Jakieś wyspy diamentowe chyba. I właśnie ostatniego bohatera odblokowujemy. Fuck yeah. Tylko popatrz, Spyro, co mi się trafiło. To rzeczywistych rozmiarów zabawka bojowa. Małpa wyposażona we w pełni sprawny laser. Chętnie bym ją wypuścił, żebyście sobie trochę pobrykali, ale czarownica widzi w niej zagrożenie. Widzi? Uwolnić za 1300. Zawsze miałeś słabość do małych zabawnych istot. Srebro. Spyro. Cóż, w sumie może i wypuszczenie jej wcale nie byłoby aż takie złe. Co? Ta, zaraz oberwiesz jak zwykle. Dzięki, Spyro! Ej, powiedz, widziałeś już kiedyś niedźwiedzie podrygi? Nie? Poszczęściło ci się! Tylko popatrz! Nie? Niezły tancerz, tylko bez energii. Szkoda, bo amunicja jest. No, słyszałem, że walczysz z czarownicą i dajesz się we znaki i słowusom. No i bardzo dobrze. Hurra! Jepi! Chętnie bym został, ale ojczyzna wzywa. No, srogi się rozpanoszyły i takie tam. Jak spotkasz czarownicę, powiedz jej, że może się spodziewać zaproszenia na tańce, kumasz? No raczej. O, nara! Laboratorium agenta 9. To jest agent 9, okej. Okay. Wszystko się zgadza, jestem dzbanem i tyle. Dobrze, zróbmy jego planszę, czyli tak naprawdę teraz będziemy na konsoli grać w FPS-a, bo on ma laserek. To będzie ciekawe. Będziemy dzisiaj FPS-owo grać. Kurczę, Call of Duty normalnie, czy tam BF5. Aaaaah! Zobaczymy, jak mi pójdzie to strzelanie i tak dalej. Ha! Co to było? Widziałeś nosoroga? Chyba widziałem nosoroga. Mówię ci, Spyro, nigdy nie siedź przez tydzień w klatce. Nie, ani się obejrzysz, a na wyspie będzie cała masa nosorogów. No, to ja teraz lecę. Mamy z panem miotaczem lasera pełne ręce roboty. Okej, okay, to ty leć. I ach, profesor. Agent 9, mój ulubiony uczeń. Witaj z powrotem w moim laboratorium na wyspie. Obawiam się, no że nosorogi przejęły całą wyspę. Możesz ich powstrzymać, zanim zniszczą wyniki moich badań? Jasne, że mogę. I pomogę ci. O Jezu, ten celownik. O kurczę. Czy mogę w nich od razu strzelić tam? Nie. Chyba. To tak daleko nie zadziała. Dobra, czyli celownik jest zawsze. Fuck you. Oj, to będzie ciekawe. Oj, to będzie ciekawe doświadczenie zagrać nim. Dobra, za niektórymi pewnie się ktoś ukrywa. A, tam z pistolicikami widzę. Muszę też unikać. Fuck. Nie mogę celować? Będzie jak za dawnych czasów. Na rozgrzewkę spróbuj postrzelać do tych atrap, tylko uważaj, może być tam schowany nosoróg. Dobra, a nie mogę jakoś jeszcze tak bardziej przycelować? Nie mogę zmienić sobie kamerę. Nie mogę się o tak przesuwać. Okej. Okay. To czyli tak naprawdę będzie trudno. Nie będzie aż tak łatwo, jak sobie myślałem. Czemu się... Aha, dobra, już myślałem, że ktoś się tam pojawił. A to jak odpalić, to ja szczerze nie pamiętam. O, pytkę. Musimy po prostu strzelać na taki FPS typowy. Najgorzej. Ale spoko, tutaj mamy ile? 700 diaksów do zebrania. Niestety. Więc trochę nam to i tak czasu zajmie.
Ale 700, no przede wszystkim widzicie, dychy zbieram i tak dalej, już mam 91. Wielka banda nosorogów urządziła zasadzkę. Teraz tylko czekają, aż usunę pole siłowe. Przypuszczam, że będą się pojawiać, aż strzelisz w czerwony przycisk alarmowy obok drzwi, przez które przechodzą. Czerwony ten. Okej. Tu trochę celowania muszę ogarnąć. A wy czemu nie strzelacie? Szkoda, że trochę nie jest to naprowadzane, bo mi się trudno strzela. Napadzie, nie jestem konsolowcem aż tak. Ja już to rozwaliłem, prawda? Tak. Czy gdzieś tutaj czegoś ukrytego nie będzie? Nie. Nie, ale jeśli odpowiednio do tego podejdę, to może wychodzić mi to. Traf, traf, traf. Dobra, trafiłem. No nie jest to takie najgorsze. O, mogę sobie przytrzymać ten kółko na padzie. Całe szczęście. I tu będzie chyba jakaś minigra, jak pamiętam. Ale wolę sobie najpierw zebrać wszystko. No nie jest najgorsze strzelanie, nie jest najgorsze sterowanie tą postacią. Zobaczymy, jak to będzie potem. Wskaźniki pokazują, że za ekranem kryje się banda nosorogów. Uruchomię platformę widokową, a ty strzelaj do wrogów, gdy będą atakować. Zalecam skorzystanie z trybu snajperskiego. Tryb snajperski. A, to tym przyciskiem. Dobra. Okej, dzbany są tutaj, za tym monitorem. Mogę o tak spamować i tyle. To jest easy. Jeszcze jeden. O, trafiłem. Wykończyłeś ich! Zobaczmy, w jakim stanie jest maszynownia. Coś mi się wydaje, że nosorogi nieszczególnie dbały o jej czystość. Okej. To jeszcze za to jajka nie dostałem. Ale to jest głośno tamte. Czyli tutaj wszystko jest ok. O, tu będzie gra. Tak jak myślałem, w maszynowni wprost roi się od ptaków. Aby zwiększyć celność i trafiać w ptaki w gniazdach, skorzystaj z trybu snajperskiego i przybliżenia. Można se przybliżać jeszcze. Czyli o tak. Wystarczy, że w gniazdo będę strzelał i to jest absolutnie tyle. Halo, trochę w prawo. I fajnie! Dobra robota, agencie 9! Nie jestem pewien, czy to ptasie, czy smocze jajo. A ty jak uważasz? Myślę, że to jest zwykłe jajko. I tyle. I będzie dobra jajecznica, albo i nie. Mogę znów włączyć generator grawitonometryczny. Mam nadzieję, że nie ma w nim ptaków. No, miej lepiej nadzieję. Ops. Chyba tutaj dostanę drugie jajko. Kurde, ile ich jest. Okej, znowu najlepiej jak sobie. What the fuck? O kurde. Takie coś, to ja mogę sobie tutaj na spokojnie stać. I strzelać w nich. Kurczę. Za... Trudno jest w nich trafić. Ja może o tak zrobię. O tak. Tamtego dzbana nie trafię jeszcze. Okej. Tu jesteś, dzbanie, chodź. Gdzie jest jeszcze jeden? A nie, to wszystkie. W laboratorium jest czysto i od razu ładniej tu pachnie. Chodźmy na zewnątrz, gdzie, jak przypuszczam, trafimy na nosorogi w zbrojach. Aby je pokonać, będzie potrzebna potężniejsza broń. Luzik. Czyli jednak jajka za to nie dostanę. Okej, no nie jest takie głupie sterowanie, no ale wiadomo, no z gałką to jakby była myszka, o Jezu, jakbym myszkę sobie podłączył i w ogóle to panie, to byłaby najłatwiejsza gra w życiu chyba.
Ale no trzeba na konsoli grać. Uczyć się, kurczę, sterować. Sparks mi no więcej nic tutaj nie pokazuje chyba. Tutaj w tym miejscu. Dopiero po drugiej stronie. No siema, co chcesz? Zgodnie z moimi obliczeniami, bomby z tego przydatnego automatu powinny się świetnie sprawdzić przeciwko zbroi. Spróbuj! Spróbuję! Aby rzucić bombą, okej. Ale co, ja już mam? Nie. O, dopiero teraz mam. Okej. A, to jest maszynka od tego, dobra. Mi się wydaje... Nie, przez to nie przeleci. Chociaż... Zaraz, wait, what? Nie, co? Halo. O, teraz. Gitarka. A jeszcze tamte nosorogi będę musiał rozwalić. Fuck you. I wrócić do tamtej głupiej jednej skrzynki. To lewą gałką wszystko robię. Aaa. Dobrze wiedzieć. O, ile hajsu. O, panie. Dobra, zróbmy to od razu. No to po prostu taka zabijanka typowa. Szczelanka battlefieldowa. Halo, halo, halo. Tamten dzbanek daleko jest. No to jest trudne. To nie jest to takie, co myślicie, że... Dobra. Że hop, siup, postrzelam sobie i to jest tyle. No. Dobra, i jeszcze tamten. Co on... A, dobra, on się poddał. O, on miał jajuszko. Tony. Tony Hawk Pro Skater. On nie wyglądasz na takiego. Dobra. To my sobie idziemy tam, napełnimy sobie jeszcze tą amunicję i sobie na pewno teraz wrócę sobie. Przez całą planszę muszę iść. Fuck you. Ale jak trzeba, to trzeba. Całkiem przyjemnie się nim gra. No kurczę, sterowanie... No nie będę narzekał na nie, bo jest okej, tylko no wiadomo, ja nie jestem konsolowcem, znaczy już zaczynam powoli być, ale sterowanie, wiecie, typu w strzelankach czy coś. O, fuck balon. Ale dopiero teraz zauważyłem. No to jest akurat makabra. A ja jeszcze tu muszę zobaczyć, czy przypadkiem balonów nie ma. To może dobrze, że... O Jezu. Może dobrze, że jednak tak wróciłem, bo kurczę, te balony. Tak. I czy tutaj jeszcze wyżej nie będzie? Nie. Nie ma. No to gitarka, to już tylko naprzód. To już tylko takie rozwalenie tych wrogów będzie i w sumie tyle. Cała plansza i będziemy mogli pójść dalej. A czy tutaj nie ma? No pewnie, że jeszcze tu są. Ups. I czy tu nie ma? Nie ma. To ze mnie taki dzban. Ale dobrze, że ogarnąłem, że właśnie są te balony. I podejrzewam, że tutaj też. Albo i nie. I wait, wait, wait. Gdzie mi Sparks pokazuje o tam? Ja tu wejść? Znaczy, wejść mogę, ale... Dobra, ja mam... O Jezu, i teraz znowu. Tylko mam nadzieję, że to jest jakiś błąd i tyle. Że nic to nie jest wielkiego. A przyznam, że to jest najdłuższa jego plansza. Z tych czterech wszystkich postaci. A, bo to tędy, dobra. Wszystko się zgadza. To wszystko jest tutaj. Weźmy sobie więcej chłopca. I oczywiście, że... O Jezu. Się trzymaj, D. Rocky. A, na tamtych, no to tak. Hops. Hops. I hops. Panom dziękujemy, pole siłowe rozwalone. Hops.
Czy double killa zrobię? Nie. Fuck. No trudno. A, zrobiliśmy wszystko. Bardzo dawaj jajo. Dziękuję, że ocaliłeś moje laboratorium. Mhm. Teraz mogę wrócić do myślenia. Do myślenia. Rowan! No cześć, Rowan. Pyk. To nie wygląda jak Rowan. XD, to jest męskie imię chyba. Mam jeszcze jedno. O nie, straciłem wszystkie. A, straciłem wszystkie bomby. A miałem chyba jedną, mi się wydawało. O kurde. To jakaś fajna skrzynka była. Mi się wydaje, że to już będzie wszystko. Jeszcze pewnie balony gdzieś. Ta. Pyk, pyk, pyk. Jeszcze o tam. O kurde. Ja tam jeszcze będę musiał podejść. Go! Mhm. Ale oczywiście po te kulki całe. I mam nadzieję, że dopiero teraz faktycznie będzie wszystko. A, tu są dwa takie. Dzbany. Okej, okay, teraz powinno pyknąć. Pyk. Nie tak bombowo, jest za to osiągnięcie. To mi się podoba. To wszystko chyba jest, tak? I tak mi się wydaje, że na pewno gdzieś coś ominąłem. Ale nie będę musiał tyle uciekać. Ups, za daleko. O! Jest wszystko! Poziom ukończony. Uhu! To teraz, ludziska, zrobimy sobie fabrykę fajerwerków. Od razu popodróżujmy sobie. I w fabryce fajerwerek, no jak już gramy tą małpką, to pograjmy już tak do końca. Zrobimy sobie teraz tą jego minigrę i mam nadzieję, że tam są wszystkie fajerwerki, diamenty. Jeśli tak, to super. I chyba będę mógł użyć tej procy całej, tego działa, żeby tam podlecieć. Tak mi się wydaje. Ciąg dalszy przygody. No i bardzo, bardzo dobrze, że mogę się tak przerzucać pomiędzy poziomami. Podoba mi się to. Ciąg dalszy przygody. Ach, znienawidzona przeze mnie plansza, tu nie ma jaja. Ja nawet nie skoczyłem do środka, XD. Bum. Czy oni tu wszyscy się zrespią znowu? Ta, oczywiście, że tak. Bum. O, już myślałem, że oberwę. Dobra, czy na pewno tu dwa jajka, zdumienie? Myślę, że tak. Tu będą dwa jaja. Nie. Agent Zero tam jest. Co ja odwalam? Kim jestem rakiem czasem? Ciebie mam gdzieś. W ogóle was wszystkich mam gdzieś. Idę sobie tu. Hej, Spyro! Pomagam dzieciakowi o imieniu Handel znaleźć jakieś papiery do rakiety ukradzione przez czarownicę. Ale wiesz, zawsze jestem gotów skopać tyłek. No, szorogowie! Dobra, tu nie będzie aż tak łatwo, bo chichu, hechu i tak dalej, ale tu nie będzie aż tak łatwo. Nie możemy z tego trybu wejść. Witaj, agencie 9. Za tymi drzwiami kryją się bardzo groźni ninja. Żeby się z nimi rozprawić, potrzebujesz nie lada umiejętności strzeleckich. Pamiętaj, wciśnij atak, by strzelać i używaj przewrotu w lewo lub w prawo. Uniki mogę. A w taki sposób, dobra. Ale nie, to jest tak naprawdę strzałka w lewo, strzałka w prawo. O kurczę, czy ja nie mam Sparksa? Ulala. Dobra, nie mam Sparksa. To teraz będzie prawdziwy FPS. Okej. Okay. Wszyscy z głowy. Teraz będzie prawdziwy FPS. Coś może nie aż tak prawdziwy. No kto mi spamuje na tym fejsie? A wy skąd? A wy z tej puszki. I po robocie. Czy ktoś się tu pojawi? Chyba nie. Kurczę, muszę ogarniać to zbieranie tych diaksów. Żebym niczego faktycznie nie pominął. Ale nie, chyba tutaj wszystko zebrałem. Ta. To jest wszystko. Wyżej, wyżej, Spyro, wyżej. Znaczy, agencie. Fuck you! Tu będzie puszka? Nie, nie ma puszki.
Co tu tak czysto? Oni się... What? O, 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 o. Tu będzie sporo rzeczy. Mhm. What the fuck? Dobra, jest z głowy. Holy shit. Holy shit. Skąd wy się pojawiacie? A wy tam. Zbany. Dobra, na razie chyba spokój. God damn it. Ile ich tam nawaliło? Ciebie w razie W? Chyba pusty pokój. Mhm, pusty pokój. I tam będzie dalsze przejście. Dobra, czy tutaj nic nie ma? Chyba nie. Na razie diaksy wydają się... O Jezu, jeszcze sporo brakuje tych diamentów. To jest najgorsze. O! Chyba trochę... O. To jest super ninja w sumie. Tak patrzę na nich. Okej, na razie nie oberwałem ani razu. No patrzcie, robię takie coś, że do tyłu się odsuwam i tyle. O, tam pewnie puszka będzie z nimi. Tak. Jeszcze ten się wydostał, śmieć. O, wpytę, o wpytę. Dobra, tam jest wszystko. Wy jeszcze z daszku. Okej, okay, luz. Motylek jest w razie czego. Teraz chyba swobodnie mogę lewo, prawo. To piątka. No pokrętny ten poziom, ale ja się zastanawiam, gdzie w takim razie jeszcze jedno jajko będzie. Się czuję, jakby to nie było tutaj jajko za pomoc. Znaczy jest jedno jajko, ale że jeszcze będę gdzieś musiał szukać. Czemu oni się cofają? Co za dzbany? Dzbany się cofają. Dobra, dajcie mi jeszcze tą piątkę i po prostu tam wchodzę. Puszki nie mają tu już więcej. Mi się wydaje, jakbym faktycznie gdzieś jeszcze coś pominął na bank. Okej. Okay. O, jest jajo! O. No i... Genialnie. A gdzie są dodatkowe diaksy? 542, no jeszcze brakuje. Patrycja! Cześć, Patrycja! Jakiego kartka, ojoj. A, dobra. To jeszcze nie jest koniec zadania. To ma sens. Czy się serio kolejni pojawili? O matko. I się puszki pojawiły. I też dają hajs, kurde. To jeszcze więcej zabawy. O, pyta, ile ich tu jest. Z tamtej puszki jeszcze. O, idealnie. I tu dzbany. I tu dzbany. Chyba nic nie pominąłem, tylko z puszek będzie wypadać. 547. Tak mi się wydaje, w razie czego będę jeszcze zaglądał. Ej, żyćko darmowe. I tak naprawdę dwa razy to przechodzimy. No nie jest to jakieś wielkie wyzwanie, szczerze powiem. Wow, dopiero teraz obrywałem. O, okej. Okej, to mi się nie podobało. No halo. Sparks. No zjedz to! No w końcu to zjadłem. Thank you.
Ale mam wpytkę. Ale będę obrywał zaraz. What the fuck? Ej, ale wy skąd? A jeszcze tam jest jedna puszka. O kurde. Ale masa przeciwników tu była przed chwilą. Ja pierdykam. Aż normalnie spokoju nie można dostać. A ty skąd? Czemu oni się tak pojawiają i znikają, sobie wracają? To jest dla mnie zagwozdka. No dobra. I tu jeszcze 62, fuck. Na razie full zdrówka. Uf. O hejka. O, kolejna puszeczka. O fuck. Au, 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 au. Tu puszeczka jest dobra. I tu jest chyba początek. Czy tutaj nic się nie pojawiło? Nie. To już jesteśmy przy początku. Jesus. No, oberwałem. Fuck you. Fuck you! Owad, 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 błagam. Ja nie mogę umrzeć w takim głupim momencie w grze. To był owad wcześniej. Ja muszę się solidnie cofnąć. Ajajaj. A ty skąd się tu wziąłeś? Jak tu pominąłem piątaka? Ej, to chyba dobrze, że wróciłem. XD. Bo inaczej byłoby ze mną źle. Jeszcze gorzej w sumie. Jest owad kolejny. Sparks. Om, om. Dobra, 75. Zjedzone. Kurde, jasna blaszka. Mi się nie wydaje, że wszystkie diamenty znajdziemy tutaj. Że jakaś dwójka czy coś innego jeszcze będzie brakowało nam tyle. Chodzimy. Tak. Hihi. No, myślałem, że jeszcze jakiś mnie goni. Okej, brakuje nam 8 diaksów, tak właściwie. O, to wybuchło. Lepiej zaopiekuj się tym jajem na wypadek, gdyby nosorogi znów zaatakowały. Dobra, ale to były ninja zwykłe, typowe. XD, stary. Okej, uratowany. Ale pytanie, gdzie są te diaksy? Nie, to już nie tu, czyli gdzieś w głównym poziomie. O mój Boże, jeszcze w głównym poziomie, żeby szukać. A nie, zaraz, no tutaj. A co z nich? Z nich nie pozabierałem? No halo. Okej. Teraz pytanie, gdzie? Tutaj? Gdzieś w tamtym kierunku. 7 brakuje. Tu jest piątak. Gdzie jest dwójka? Dobra, Sparks, nie żruj tyle. Gdzie jest dwójka? No nie gadajcie, że tu. Sparks, nie pokazuj mi, że tu. Nie, wait, what? Okej. Okay. Czy ty mi tu pokazujesz? Nie. Tu dwójka! Dobra, świat trzeci wypełniony w pełni. Przewodnik
I idziemy sobie do Góry Północy. Jajo na sprzedaż. A, dobra. Będę wiedział, o co z tym chodzi. Specjalne jajko za zabicie. Dobra, może nie zabicie, za zastrażenie pana sprzedawcy. O tego, bankiera. O, bankiera. Dobra, pół godziny minęło, to jednak Speedwaya na inny odcinek zostawimy. Zostały cztery zwykłe plansze. Speedway, poziom Sparksa i bonusowy świat. Tyle. Tyle w tej grze zostało, więc już dosłownie kilka odcinków. Ja dziękuję za oglądanie. Widzimy się kolejnym razem. Łapka, komentarz, słup, dzwoneczek. To chyba wszystko. Trzymajcie się. Ciąg dalszy przygody. Hej, hej.